Siemaneczko! Z tej strony wasz naczelny paś, nie Multishow i dziś mam dla was relację z turnieju 1-1, który odbył się wczoraj na 10 tierach. Jest to turniej Face It, czyli walczymy o punkty, które później możemy wymienić na różne nagrody. I był to turniej bardzo dla mnie ważny, ponieważ obecnie wracam po przerwie do formatu 1-1. Jestem lekko sparaliżowany, ponieważ brakuje mi tych nawyków, one uciekły przez ostatnie miesiące przerwy, teraz staram się do tego wrócić, ale no po pierwszym dniu nie było za dobrze, raz przegrałem na ósemkach w półfinale, potem na dziesiątkach przegrałem w finale, no i zobaczymy jak pójdzie mi dziś, także zapraszam was serdecznie do potyczek, większość będzie w wykonaniu moim na T57 Heavy, ponieważ magazynek ten według mnie rządzi. Zapraszam do oglądania. T57. Na T57? T57. Jeśli kolega mnie ogląda, to serdecznie pozdrawiam, ale z drugiej strony proszę o grę fair play. Mam nadzieję, że nie mogę chociaż o tyle prosić. No i niech wygra lepszy. Powodzenia. Himmelsdorf i 2T57. Zobaczymy, co to będzie się działo. Na początek pojadę sobie tutaj pod zamkową. Z uwagi na to, że z tej strony są lepsze pozycje na podzamkowej. Jest lepszy nasyp ten, taki fajny nasyp jest tutaj. Tylko jest taki też samochód, który jest bardzo słaby. On jakby blokuje hity. Ten samochód blokuje hity, to jest jego największy minus. Pojedziemy teraz na górę. Oczywiście odcinamy drogę ucieczki. Kolega pewnie skręcił tu. Apeki ładuje chyba, co? Chyba apeki ładujemy. To jest nasz kolega tutaj z Twitcha, także serdecznie pozdrawiamy. Zaczynam od amunicji przeciwpancernej. Bo nie jestem przekonany co do hitów. Nie lubię hitów. Hity są... kurde, irytujące. Niech będą apeki na początek. Potem się ewentualnie zmieni na hit. No jest kolega. Nexon zagraj 907, pozdrawiam i smacznego D3 złote.
T5-7. Jak tu grać? Co to za czołg w ogóle? Ogólnie to jest mecz ćwierćfinałowy chyba. Gramy z bardzo dobrym polskim graczem PureSkill, który na pewno uczestniczył w rozgrywkach proligowych. Teraz nie wiem, czy gra, ale grał na pewno. Na pewno wie, co robi. No i wziął 907, czyli najlepszego meda uniwersalnego obecnie w grze. Jest. Dziesiątka. Zwycięstwo. Tym razem zwycięstwo. Czołg ten lubi tinkać nawet golda, prawda? Zauważyliście? Chyba tak. Dobra. O, nowy dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie strzela w niego, szkoda amunicji. Niech się utopi. Bon voyage. Adi beverci. Sayonara. Goodbye. Auf Wiedersehen. Jest! Mamy to. Finał wygrany. GG. To już jest koniec. Nie ma już nic. Mamy finał. Mamy triumf. Pierwszy po przerwie. Pierwszy paś naczelny. W końcu wygrywa. Wow! Dało się. Jej! Jej!
Jej! Jej! Nie no, spoko. Dobry gracz, miał dobry pomysł. No ale ten cap tak... Jest łatwy do zbicia niestety. To jest jego wada i długo się kapuje strasznie.